Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 od Menela do Juliana, sezon 7. Jeszcze ze mną Adam? Jestem. Tak, jest tutaj Adam, wyjeżdża swoją 60, a ja jestem tutaj na farmie i będę musiał sobie jeszcze załadować mój siewnik konny i jedziemy dzisiaj siać oczywiście owiec, tak? Owiec. Oczywiście. Tak, tylko możemy owiec zasiać, więc no. No, ogólnie jeżeli brzmię jak osoba chora, to tak, jestem chory. ogólnie i tak jest bardzo dobrze, bo mam głos, nie? Czekaj, bo... To mi się chyba lewarek rozłączył, czyli standardzik, coś musi nie działać. Nasiona ci nie zniknęły? Wszystkie? Czemu? No ostatnio był problem, nie rozładowywałeś. No coś było. Ogólnie chyba mi się zresetowała ustawienia w kierownicy. To ładnie. Przez sesika kochanego. Dobra, także no, jedziemy tutaj dzisiaj siać. Także dobra. Tu na sąsiadowe, te pole za sąsiadem w sumie. Od razu. Odcinek no miał być nagrywany w niedzielkę w sumie, nagrywamy go w środę. No ale w niedzielę kierownica stwierdzi, że nie nagrywamy ich. No, ale no. nie nagraliśmy, ale nagraliśmy, znaczy tak, w poniedziałek straciłem głos. Kompletnie. Nie mówiłem nic. A w ogóle czy to sieje? Jest różnica? Jakaś tam jest. No. Straciłem głos, nie? Praktycznie nic nie mówiłem, no tam. Mogłem powiedzieć dwa słowa i tyle, nie? I było... Nie? Wczoraj było już git. Już było w miarę. Mogłem się dogadać. No i dzisiaj już była... Dzisiaj już jest fajnie. Już mogę gadać. No i był czas, żebyśmy nagrali, bo już w pewnym momencie mówię, no, to po odcinku piątkowym. No a też powiedzmy sobie szczerze, ostatnimi czasy ta aktywność u mnie na kanale jest... No dość słaba. No kurde. Co? To jest mały problem. Paliwa nie mam, muszę wracać. To ładnie. My tu holu nie mamy, nie? Nawet. No kurde, mam nadzieję, że wrócę, bo może się zorientowałem. No. Jak zawróciłem, to jeszcze miałem na żółto, już mi się na czerwono pali. To ładnie ci tam ten pali, Ursusik. Czy ty dużo nim nie robiłeś na razie? No właśnie. Ja widzę, jak to maleje normalnie, jak jadę. Mam nadzieję, że ja u siebie będę mógł zatankować chociaż. No, jak nie, to gdzie tu stacja jest? Daleko stacja jest chyba. No, chyba jo. Tak szczerze. A, nie, dwukołówkę przedstawiałem w ostatnim odcinku. No i tu właśnie, tu macie piątkowy odcinek i... No, co ten piątek mogłoby być, żeby był ten farming? Gdyby ta aktywność jakakolwiek była. Ale jak to będzie, to się okaże. No bo też już wiosna idzie, a jak wiosna idzie, to wiadomo, że aktywność spada. Chociaż wiosna jeszcze jest git, lato jest najgorzej u nas z aktywnością zazwyczaj. Zwalone w przysłowiowego chuja. No nie? Oczywiście. Nie chce się, nie chce się. Po prostu... Czy ja u siebie miałem gdzieś stację do tankowania? Nie, nie mam u siebie stacji. No zobacz, 8 beczek. Ja nie pamiętam nawet, gdzie jest stacja tu. Czy tak mapy nie pamiętam, nie? Myślę, że ja na gospodarstwie u siebie. Ajajaj. Niedobrze. A nie, tu jest blisko, dobra. Przejeżdżamy od niej chyba. Czy nie? Dobra. To blisko jest, to nie ważne. Nie wiem, bo chcę miniaturę zrobić i... I chyba będzie git. No. Więc sorry za to, że ten, ale jeżeli ja miałbym czekać, aż wyzdrowieje, to byście mieli następny odcinek gdzieś 15 marca, bo na następny piątek, nie? To już jest cały marzec bez odcinka z Menela, nie? Więc no chyba lipa by była. Chociaż nie, no czekaj, ten piątkowy to był, piątek co był? Pierwszy, nie? Jo. No to w marcu by był. Co 2 tygodnie odcinek z Menela. No miało być trochę większa aktywność, ale... Robotaju jest.
jest co robić w życiu. Także no. Dobrze, że w sumie stwierdziłem, że te Gothica i Wiedźmina będę nagrywał, tylko że będę nagrywał długie odcinki po godzinę półtorej, nie? Żeby te serie też w miarę znośnie leciały, nie? Bo tak po 45 minut, jak ty nagrywasz jeden odcinek na 2-3 tygodnie, to będziesz to nagrywał 2-3 lata, nie? No, więc tak sobie stwierdziłem i zawsze jest jakaś aktywność. Tak w tym tygodniu to by był tylko farming. Już widzę, że tu by się stacja na podwórku przydała, jakaś zbiornik na paliwo. Jak ci tak dużo pali, dojo. Chociaż, dobra, nie opłaca się, przecież tu jest za rogiem CPN. Kurde. Zarobiście. Tylko weź pamiętaj o tym. Bardziej taka przyczepka by się przydała. To też. Z takim zbiornikiem. Żeby dojechać, bo obstawiam, że jak to tyle pali, to co pole będę musiał to dolewać. Teraz pytanie, czy to tyle pali, czy tak mały zbiornik tu jest? No, to jest ważne pytanie. Albo ktoś mi podpierdzielił może, co? No, nie wiem. Nie wiesz, może? Nie wiem. Ty tu sarna koło twojego tego stoi. Do ładowania. Pilnuję. Do ładowania obornika. Pilnuję obornika. Jo, obornika pilnuję. Kurde, już marzec, co? Mhm. No ładnie. A odcinków 5. Piąty odcinek dzisiaj. Ty już pewnie kończysz pole, ja dopiero zaczynam. Nie, ja połowy nawet chyba nie mam jeszcze. Plus minus gdzieś w połowie jestem, no. A 30 fajna. Ma dawno takiej 30 nie było do farminga w ogóle, wiesz, że taka grywalna, fajna, ładna. No i Xiaomi jak był. Na pewno jeszcze będzie trzeba jechać po jakieś środki chwastobójcze i te sprawy. Mi już chwasty atakują. Tamto pole, jak widać, nawet nie jest zasiane, a atakują. No ja też widziałem, że na tym, co mam pszenicę posianą, to też już tam chwasty zaatakowały, ale w sumie to nie wiem, czy jeszcze da się je usunąć, bo one już takie duże. W sensie z opryskiem jak już, ale to zboże też takie już duże jest. Zresztą za ile to będzie do zbioru już niedługo. Zboże? Nie wiem, mam marzec, tak? Aż w grze. No. No to już. Już. Ostatnie terminy, żeby te chwasty zwalczyć. A propos, ty wiesz, że ja łąki nie mam, nie? Ja muszę się na kozę zrobić. To mogłeś to, co właśnie siejesz, na łąkę zrobić. Nie, za blisko by było. No i trzeba było zwozić nawet. To byś sobie ułożył. Leżałoby z boku, no to też, prawda. No jeszcze krów nie mam, nie? Ale by się przydały. To ja muszę zrobić plus minus nawet 3 pokosy. No. A my prasy też nie mamy, nie? Ale kostkującą trzeba będzie kupić. Mhm. Bajzon sąsiadowy, miodowy, stoi. Słabo widać w tym. Aha, bo się chyba. Aha, no nasiona się skończyły. Ale ogólnie słabo widać w tym farmingu, nie? Siane, a nie siane. Widzisz te siane? No po tym, po tej strukturze takiej. No nie jest, to jest po kultywatorze chyba, nie? Jo. To chujna jest. Zator, jak widzicie, jest podpięty pod dwukołówkę, w razie jak będzie dalej gdzieś jechał, to żeby awaryjnie był od razu podpięty i jechał, nie? Dobra, nie gaszę, trzy dziechy, bo to szybka akcja jest, więc no, leno paleno,
Te worki pierw trzeba zużyć. Nie widzę tego oczka i masz chudy wyłączone. To jest problemem. Dobra, chyba na tym drugim siewniku to już powinienem to zasiać. Mógłbym sobie klapę zamknąć, może bym więcej widział. Także ty, ostatni odcinek, ten czwarty zrobił. 300 wyświetleń nawet. Tak? A widziałem, no. Ale to już chyba jak ostatnio nagrywaliśmy. Kiedy to było? Aha, nie, w niedzielę chyba, to wtedy już próbowaliśmy było nagrać, 300. No. Próbowaliśmy nagrać. No, nie doszło do skutku. No. O, lepiej widać, no. Muszę tą klapę zamknąć od razu. Na chwilę obecną ma 302 wyświetlenia. A wtedy miał 299. No, zatrzymał się w rozwoju filmu. No, to zazwyczaj takie drzwi. Najpierw leci, a potem się zatrzyma i już koniec. No, dopóki leci, to leci. No. Kurde, w ogóle wyszły jakieś symulatory tam, czekaj, gym simulator. W sensie, że siłowni i supermarket jakiś. No. Któregoś z nich to bym sobie ograł, taką serię pięcioodcinkową zrobił. Zawsze spoko, nie? Coś takiego zrobić. Ciekawe, czy ktoś to będzie grał. Nie no, oglądają dużo jest wyświetleń wszystkiego. Jak na Twitchu to po 16 tysięcy osób to ogląda. Ciul wie, o co chodzi. Znaczy gym ten... I na czym polega gym simulator, że chodzisz i ćwiczysz? Nie, że ma swoją siłownię. Aha, myślę, że symulator siłowni. Że wiesz, że chodzisz i ćwiczysz i... Tak, to nie. To by mi się trochę bez sensu wydawał. No ale wiesz. Na jedno kopyto, bo to tak samo wygląda, to ten sam układ, a inne niby studio, ale jakby na tej samej, wiesz, wszystkie te rzeczy, wszystko tak samo interfejs nawet wygląda, nie? Podobnie. W sensie, no, z tego co ja widziałem, nie? I to, i to. Będą się wysilać. No. Kopię w klej i tyle, nie? Na jednym szablonie robię parę. Jak ja wrócę do domu teraz z tego pola, bo już wracam, to będę miał 1/4 zbiornika wypalone już. Te trzy pola zrobię i mogę do domu już nie wrócić. Patrzę na te kamienie i w sumie mam wał. I tym wałem bym mógł tutaj pojeździć. Próbować te kamienie zniwelować. No, chociażby w następnym odcinku. Coś mi ktoś tu napisał. Kurde, dzisiaj do mnie gość pisze, bo wystawiłem te rowery na sprzedaż. No. Elektryczny i gość do mnie pisze, czy nie chce na skuter się zamienić. Wysyła skuterek taki. Może się opłacało? Ale nie chcę mi się w skutery bawić jeszcze. A to co, może przy tył przez ten skuter i chce teraz schudnąć od roweru? No wygląda trochę właśnie tak jakby przy tym przed skuter na profilowym. Taki pulchnie trochę, powiedział. Masz większy siewnik trochę. No. A nie wiem, czy na jego miejscu to jest dobry pomysł. Rozumiem, jak będę zwykły rower kupił, ale elektryczny. No ale wiesz, też no, możesz pedałować, nie? Pomagać tej baterii. No tak. No wiadomo, no, głównie jeździsz pedałując, no. A nie na tej manetce, ale gdybym mógł sam pedałować, a nie. No, to też. Bo tak to ci za długo nie starczy ta bateria chyba, nie? Jakbyś na samej manetce jeździł. No zależy jaka. Ja mam ten, co ja zrobiłem dla siebie, tylko że tam jest mocny silnik 500W, nie? To on może ponad 40 na godzinę jechać.
prawie 50 może nawet. Na samej manetce to 60 km przejedziesz na samej manetce. No. To i tak sporo. No, a tak normalnie na pierwszym poziomie wspomagania albo drugim to tak ze 130 km. No to nawet smogu. No. Ja tak właśnie kilka tras zrobiłem. Znaczy nie udało mi się go rozładować, tylko tak wiesz, jak są cztery kreski, to jedną zużyłem, nie? Z tej baterii, to tak na poziomie, nie wiem, mniej więcej trzeci poziom wspomagania, to tam jest do 27 tak na godzinę, nie? To mi pierwsza kreska spadła po jakichś 20-22 kilometrach, nie wiem dokładnie. A jeszcze trzy zostały, więc jakby to razy 4 pomnożyć tyle co kresek, no to 80 kilometrów tak ze średnią prędkością 27 na godzinę, czyli już sobie tak wiesz, szybko w miarę. No. No to tak w miarę, tak. A z drugiej strony to 80 km na rowerze jeździ. Znaczy są pewnie tacy ludzie, ale zazwyczaj myślę tak po 30-40 max pewnie. Jak ktoś w głowę robi. No, no to taki właśnie dobry na to rower. Ja robię w taką sobotę dwie paki, nie? No to dwie baterie byś miał, jedną na wymianę i idealnie. No. By ci wystarczyło. Kurde, w następnym tygodniu olej. Chyba na środę się umówię, no za tydzień, nie? Sam nie robisz olej? Nie, bo od razu muszę łożysko wymienić. Najprawdopodobniej w lewym kole, bo mi kurwa zaczyna już coś szumieć. Żyna. I od razu tą wycieraczkę w końcu sobie zrobię, nie? I coś kurde piszczy gdzieś z prawej strony, ale nie wiem, czy to gdzieś w kole, czy gdzie, jeszcze tego nie zdiagnozowałem. Zobaczymy. No u mnie spoko, że to tak od 70 się zaczyna, czyli po mieście nie słyszę tego, nie? Co cały dzień roboczy. Przy wyższej prędkości już, nie? Ile ty jedziesz z tym silnikiem? 10. No to mi się wydawało, że to dość wolno. Znaczy gaz w podłogę, nie? To jest. Dobra, sąsiad, dawaj do mnie na kawirę. Gdzie posiony miejesz? Tutaj mogłeś przez moje gospodarstwo. Nie, jeszcze ci błota naniosę, będzie darmowy. Ale ty przyczepię, to byś mógł z tego rogu wyjąć, wiesz? Dobra, wyjdą co wyjdą, jest tam dobrze poustawiane. Na polskich wsiach, jak będą pełne, stawiam, to też tak będziesz stawiał. Tak, na pewno pełne przyczepy. Jak będę tak stawiał. Ty, za tu worek leży. No. Jeszcze. Ja go nie podniosę. Dawaj, dawaj, przejedź po nim. Nie no, ja tak staję, żeby się załadować. No, bo ty dalej będziesz jechał. Ja już skończyłem. No, to po odcinku już. Także, wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Bycie ze mną, Adam. Byłem. Widzisz? No i nasiona przegarniasz tylko łopatą. Kurde. No bo ręką nie można, tak? Nie, ale no. Czytelne te są? Czytelne są napisy. Rodzaj ziarna, żyto. Liczba sztuk. Gdzie napisy? No tu mam, na środku, aha, tam białe. Tutaj. Wy sobie posuń się, bo ja nie widzę. Przybliżę. A jak przybliżysz? No jest. Kurde, faktycznie, no. A jaka jakość, kurde, dobra. Grog, burak i rzepak. No. Także, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa. Pa, pa.